Krzysztofem Kołaczykiem, wiceprezesem Rakowa, także koordynatorem klubu biznesu. Rozmawiamy po raz pierwszy w roku 2019. Witam Krzysztof. Dzień dobry państwu. Zgodnie ustaliliśmy, że ten rok 2018 był bardzo udany dla Rakowa, ale był także bardzo udany dla klubu biznesu. Rakowa można powiedzieć ogólnie, że Raków to taki ciągły rozwój, ale poparty ciężką pracą i dużą pokorą. Ja na razie nie skupię się na tym, co nas tutaj czeka sportowo. Mamy nadzieję oczywiście same sukcesy w tym roku, ale właśnie mam tutaj na myśli klub biznesu Rakowa. Jakie niespodzianki przygotowałeś dla klubowiczów dla Wszystkich osób, które będą chciały uczestniczyć w klubie biznesu Rakowana na ten rok 2019, bo wiadomo, jakieś postanowienia być muszą. No, co do niespodzianek, no może to nie są jakieś niespodzianki, nie wiadomo jakie, natomiast też za bardzo nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, ponieważ nie będzie to jakimś zaskoczeniem, czy tą niespodzianką, o której mówimy jutro na śniadaniu. Natomiast nie tu chodzi głównie o to tak na poważnie, że w tym roku troszeczkę inne kryteria chcę przyjąć do prowadzenia klubu biznesu. Jedną najważniejszą zmianą, o, którą, o której już wszyscy raczej wiedzą, bo takie zaproszenia poszły do klubowiczów, że śniadania będą co dwa miesiące. Ostatnie dwa lata przyniosły nam bardzo dużo umów, dużo klubowiczów nowych i ja przy rozmowach z tymi nowymi klubowiczami dzisiaj obecnymi, tam jest około 110-20 klubowiczów ja deklarowałem swoją pomoc w pozyskiwaniu tych kontaktów w tym, żeby ich firmy się lepiej rozwijały to co się obiecuje później trzeba się z tego wywiązywać, dlatego teraz chcę robić śniadania co dwa miesiące a jeszcze więcej pracy poświęcić na spotkaniach właśnie z klubowiczami żeby to nie było tak, że ja podpiszę dzisiaj umowę, za pół roku czy za rok przyjdę i powiem, że trzeba ją przedłużyć nie, ten kontakt z klubowiczami ma być cały czas, chcę ich zachęcić do jeszcze większego zaangażowania w ten klub biznesu, żebyśmy byli bardziej jeszcze zależni od siebie, właśnie od firma, od firmy, która jest w klubie, żeby ten networking między nami był jeszcze lepszy i jeszcze lepiej funkcjonował, poprzez co i tak te firmy będą do nas nowe dochodzić i ten wachlarz nowych branż będzie tym bardziej rozszerzany. Natomiast tak jak mówię, w tym roku chcę się skupić na jeszcze większej pracy z klubowiczami. Dlatego taka decyzja o śniadaniach biznesowych co dwa miesiące. A co dalej to myślę, że jeszcze jutro dopowiem, bo jeszcze chciałbym jakby zaakcentować większą elitarność, elitarność tego naszego klubu. Chcąc być u nas teraz naprawdę trzeba chcieć być, bo myślę, że już stanowimy naprawdę dużą, dużą wartość gospodarczą u nas w mieście. Będziemy musieli troszkę zmienić taki tok myślenia, bo tak nawet się śmialiśmy, że pojawia się nowy miesiąc. Dzwonimy do siebie, spotykamy się na nagraniu, a później widzimy się właśnie na tym śniadaniu. Liczba 22, lubisz? Ja każdą lubię liczbę, także nie ma problemu. Jest to pierwsze w tym roku, 22. Łącznie e, śniadanko, także bardzo fajnie. Serdecznie wszystkich zapraszam na jutro. Bo tak jak mówię, jeśli ktoś z zewnątrz chciałby zobaczyć, jak to wygląda, no to ma to możliwość jutro zobaczyć, ponieważ kolejne będzie w marcu śniadanko, tak? Natomiast dołączanie do klubu nie ma problemu. Ktoś chce wcześniej dołączyć przed śniadaniem, jak najbardziej może dołączyć. Natomiast, tak jak mówię, e, ktoś kto chce zobaczyć, jak to funkcjonuje, na jakich zasadach działa, no to ma jutro taką możliwość. Także serdecznie wszystkich zapraszam, kto by chciał jeszcze dołączyć. Do nas. Wszyscy dobrze wiemy, że klubowicze mają duże korzyści i myślę, że to wszystko jest poparte tym, co sami mówią, czy u nas przed kamerą, czy, czy ogólnie w takich luźniejszych rozmowach, ale co też zyska, zyskuje raków właśnie na tym klubie biznesu. Znaczy nie ukrywajmy za tym zawsze stoją te pieniążki, tak? My pomagamy w, w klubie biznesu, w kontaktach biznesowych, żeby te firmy firm, klubowiczów się lepiej rozwijały, żeby dojście do kontrahentów, do firm współpracujących było dużo prostsze, szybsze I, i w ten sposób poprzez to, że firma się lepiej rozwija, ma się czym podzielić z klubem. Ja nie ukrywam. Kto chce zostać klubowiczem, w jakiś sposób musi podpisać pakiet, czy to mniejszy, większy, bez znaczenia. No aczkolwiek, no wiadomo, my chcielibyśmy, żeby te pakiet były jak najwyższe, to wsparcie dla klubu będzie wtedy zawsze większe, a jak wiemy, Ciśniemy coraz wyżej sportowo, nie ukrywam koszta rosną i, i fajnie jest, jak, jak firmy, które mają korzyść z klubu biznesu, chętnie się dzielą tymi zyskami i, i, i współtworzą ten klub, pomagają właścicielowi w finansowaniu tego klubu. No bo umówmy się, no, potrzeba wielu ludzi zaangażowania finansowego, wielu ludzi, nie tylko pana Michała, tak, I, i, i za co mu bardzo dziękujemy, szanujemy. Natomiast to wsparcie każdego sponsora jest mega ważne, czym większe wsparcie jest finansowe. Że tym lepiej mamy większe możliwości rozwoju. My chcemy pomóc, nie chcemy tylko brać od firm, chcemy też dawać tą pracę naszą dla firm. Dlatego moje zaangażowanie w tym roku będzie jeszcze większe właśnie dla naszych klubowiczów, żeby im jeszcze bardziej pomagać w kontaktach biznesowych. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić, jeśli ktoś ma ochotę wypić dobrą kawę i w przyjaznej atmosferze porozmawiać o swoich biznesach, a także o ewentualnych później zarobkach, no to zapraszamy, 8.30 złotych Arkady.